Halo? Donoszę, że każdy, kto zamówi prenumeratę Tygodnika Powszechnego, dostanie w prezencie moją książkę Połączenie odebrane. To byłem ja, ksiądz Adam Boniecki. Szanowni Państwo, najpierw kilka słów osobistych. To jest książka, o której będziemy rozmawiać, książka księdza Adama Bonieckiego i Anny Goc. Boniecki, Rozmowy o życiu, jest dla mnie człowieka, który jakoś z tym, co ksiądz Boniecki pisze, obcuje od wielu lat, książką zaskakującą i nieoczywistą. Myślałem, że o Adamie Bonieckim wiem dosyć dużo, tymczasem okazuje się, że wiem o nim niewiele, żeby nie powiedzieć zgoła nic. I myślę, że takim samym zaskoczeniem dla Państwa, dla czytelników Tygodnika Powszechnego, dla tych, którzy Tygodnika na co dzień nie czytają, a powinni zacząć, ta książka zaskoczeniem będzie również dużym. Z tej oto przyczyny przede wszystkim, że ksiądz Adam Boniecki jest człowiekiem niesłychanie powściągliwym. Ksiądz Adam Boniecki jest człowiekiem, który nie lubi mówić o sobie i bardzo go opowiadanie o sobie peszy i irytuje, z czym, nie wiem, czy Anna Goc to potwierdzi, dziennikarze, którzy próbują z nim rozmawiać, dosyć często się spotykają. Mój znakomity kolega z Tygodnika, Michał Okoński, powiedział, że książka Boniecki, Rozmowy o życiu, jest książką o człowieku wolnym. Ja bym powiedział, że to jest również książka, niezwykła książka o człowieku, który prowadzi od bardzo wielu lat nieustanne ćwiczenia z utraty. Pierwsze pytanie zadam Annie Goc i zapytam cię, Anno, czy Adam Boniecki jest trudnym rozmówcą? Nasze rozmowy trwały 2 lata i spotkaliśmy się z trochę innym pomysłem na książkę. To znaczy byliśmy zgodni co do tego, że będzie to książka o uczynkach miłosierdzia. To był chyba jedyny temat, na który wspólnie mogliśmy się zgodzić. I później właściwie trochę tak przeciągaliśmy linę, bo ja z moim takim podejściem bardziej chyba reporterskim próbowałam dowiedzieć się jak najwięcej o księdzu Adamie Bonieckim. A ksiądz Adam Boniecki mówił bardzo dużo o tych tematach, na których jemu zależało. Więc gdzieś się nieustannie właśnie próbowaliśmy każdy z nas w przeciwną stronę przeciągać. Więc w tym sensie były takie rozmowy, na których spotykaliśmy się kilka razy. Przykładem takiej rozmowy jest na przykład Nagich przyodziać. Najpierw rozmawialiśmy w ogóle o pojęciu, o tym, czym jest nagość w sztuce. Później w końcu rozmawialiśmy. Taki pomysł się zrodził podczas którejś z rozmów, żeby to była rozmowa właśnie o Watykanie, o miejscu, w którym wszyscy są przyodziani w szaty, w miejscu, które jest pytanie właśnie, czy tam jest czy są możliwe przyjaźnie, czy tam są tylko ambicje. Jak się w tym świecie odnaleźć, jak w ogóle do niego wejść. Więc myślę, że to, że te rozmowy trwały 2 lata, też trochę pokazuje ich dynamikę. Coraz lepiej się znaliśmy. I myślę, że dzięki temu też książka bardzo zyskiwała. 2 lata. To jest bardzo dużo jak na dzisiejsze standardy prowadzenia rozmów, Adamie. No może dodam, że nie bez przerwy 2 lata, nie co dzień. Okej. Okay. Tak, nawet nie co drugi dzień, ale trwało to 2 lata. Zdobliwość raz w tygodniu. A poza tym, poza rozmawianiem jeszcze było opracowywanie tych tekstów. Ja oczywiście czytając ten stenogram opracowany przez Anię, dopisywałem tam różne części i jeżeli było za pobożnie, to Ania za kościelnie, za kościółkowo, to mi to bez litości wyrzucała, więc żeby uratować. Ale dzięki temu może ona jest takim ludzkim językiem trochę napisana, to dzięki Ani, bo tak to by była nabożna książka. No też pożyteczne są nabożne książki, no ale może się gorzej je czyta. Tak, to była... To było tak, mówi Ania, bo mówienie o sobie jest zawsze irytujące, bo
przynajmniej dla mnie, bo nie mogę opanować takiego wysiłku, żeby dobrze wypaść. I człowiek przedstawia się od najlepszej strony, potem widzi, ile w tym jest jakiegoś może zakłamania czy próżności. Mało który taki wywiad Jacka jest lekturą, no, spotkaniem z prawdziwym człowiekiem. Są takie oczywiście książki, ale dla mnie to jest niebezpieczny teren bardzo. I znowu jak ktoś opowiada o swoich jakichś słabościach, grzechach, już nie wiem czym, też to jest nieapetyczne, nieciekawe. Nie jest to ulubiony mój rodzaj literacki rzeczywiście. Ale ty nie lubisz wywiadów rzek z Adamem Bonieckim, czy nie lubisz wywiadów rzek jako gatunku? Michał Okoński zaczyna swój wstęp pisząc: mało znany fakt, ksiądz Adam Boniecki nie znosi wywiadów rzek. No, tak, no rzeczywiście jako gatunek literacki, no niewiele jest takich książek, które zaliczam do książek, które lubię. Na przykład taki jest wywiad rzeka z biskupem, arcybiskupem Nosolem, to jest znakomite. No są takie z Janem Pawłem II, na przykład takie wywiady. No jest to interesujące, ale koniec końców papież występuje to jako papież. No nie będzie też o wszystkim mówił. No czyta się to, no jest interesujące, ale może nie mam przekonania, muszę powiedzieć. I tutaj w tych rozmowach za nią też starałem się, żeby to nie była książka, gdzie ja wszystko sobie opowiadam. To nie jest wywiad rzeka o życiu księdza Bonieckiego. To zawsze jakoś się wiąże z tymi uczynkami miłosierdzia. To jest jakieś podzielenie się jakimiś doświadczeniami z tej dziedziny. Aczkolwiek Ania ma ten talent, że człowieka niepostrzeżenie wyciąga jakieś rzeczy, których może sam by nie opowiedział, no ale wystarczy popatrzeć na nią, że urok osobisty działa, więc to... Nie jest to opowieść wyłącznie o księdzu Adamie Bonieckim, ale jest to, i popraw mnie, jeśli się mylę, pierwsza z książek, w których tak otwarcie opowiadasz o korzeniach, o swojej formacji intelektualnej i duchowej. Ja przynajmniej mam takie wrażenie. Tak, rzeczywiście to jest pierwsza, bo tego nigdzie nie opisywałem specjalnie. Nie bardzo widząc sens. Tu wydaje mi się, że to ma jakiś większy sens niż opowiadanie starego księdza, który tam wspomina dawne czasy, ale jakieś wnioski z tego wyciągam i jakoś tam są one chyba wyrażone, czego mi brakuje w tym, co było największym bogactwem, największym skarbem, takim jak spotkania z ludźmi niezwykłymi. No tak. Wspomniałem na początku naszego spotkania, że ta książka, przynajmniej dla mnie, nie wiem czy czytelnicy się zgodzą i czy wy się zgodzicie, jest opowieścią o ćwiczeniach z utraty. Dlatego, że przewija się przez nią nieustannie wątek tych miejsc, które w życiu opuściłeś, tych ludzi, od których musiałeś odejść albo którzy odeszli od ciebie, tych dóbr materialnych, z których zostałeś ogołocony, tych miejsc, z których czasem w brutalny, bezwzględny sposób zostałeś wyrzucony, a jednocześnie jest to opowieść o tym, jak w obliczu tej, powiedziałbym, wszechpotężnej utraty zachować pogodę ducha. I moje podstawowe pytanie z tą książką związane brzmi, czy ty rzeczywiście, mówiąc, nic się nie stało, trzeba iść dalej, nie obracać się za bardzo do tyłu, nie rozpamiętywać tego, co się stało. Czy ty rzeczywiście tak myślisz, czy też to jest jakiś rodzaj tej powściągliwości twojej, która sprawia, że nie okazujesz na zewnątrz żalu, który w sobie nosisz? No, nie noszę. Może jeżeli za czymś żal noszę, to za światem, który wtedy istniał, dzisiaj go już nie ma. Tym światem tej klasy, tych dworów, różnych takich miejsc, które z dzieciństwa pamiętam, no to był świat, który jako dziecko bardzo polubiłem. Może on był pełen grzechów, błędów i wad, ale
za jakimś światem, który przeżył. To jest jedna rzecz, która rzeczywiście no, taką nostalgię czasem budzi. Dlatego nie lubię oglądać takich dawnych dworów czy pałacy przerobionych na coś innego, bo no, to jakoś tak wygląda, jakby cudzą sztuczną szczękę wstawić komuś innemu. No, to było budowane dla jakichś ludzi. Więc to mnie jakoś nie kręci, nie pociąga. Natomiast to, co jest osobistą utratą rodzinną, tych materialnych, tych różnych domów, które były, które się zrujnowały. Nie, właściwie może dzięki mojej mamie, ale nie pamiętam, żebym tak jakąś nostalgię z tego powodu czuł, jakiś smutek, jakieś nieszczęście, kłopot, problem, ciężka sytuacja życiowa, owszem. Może mi moja matka tego nauczyła, ona nigdy nic nie miała z tej nostalgii. To raz tylko w życiu słyszałem, jak westchnęła do czasów przedwojennych, jak byliśmy w ambasadzie włoskiej, tam jakieś mi przyznali, tej francuskiej przy Stolicy Apostolskiej, akurat mama była w Rzymie i poszła na to przyjęcie. Mówiła dobrze po francusku, więc się tam dobrze czuła. I ten salon, ta atmosfera tego wieczoru. I potem mówi, wiesz, no zupełnie jak przed wojną, co tu się dzieje. No ten świat rzeczywiście był taki z tych dawnych czasów. Ale no, nauczyła nas tego, no, trzeba się spakować, trzeba jechać, trzeba zabrać to, co konieczne. I, no, chyba to jej zawdzięczam, taki dystans do tego. Jeszcze takie niegromadzenie pamiątek, jeszcze różne rzeczy, które tam się dało uratować czy ocalić. Ona to rozdawała jakoś tak lekką ręką. Wspominam to biurko mojego ojca, na przykład gdzieś tam ktoś przechował. Teraz wyrzucino biurko ojca, no to no mama dała tam jakiemuś sąsiadowi, który nie miał na czym rysować, był inżynierem i spoko. Więc to jest dobra szkoła. Trzeba zobaczyć kontekst, była wojna, bo ludzi zabijali, było strasznie, to było tuż po wojnie, to były takie kosmiczne właściwie wydarzenia, że te osobiste utraty, jednak to się czuło, że to jest kropla w morzu, że to nie jest największy problem. Także to rzeczywiście taki dar jaki się otrzymałem, to się w zakonie oczywiście bardzo przydaje, bo w zakonie jak się długo żyje, to jest, są dwa problemy. Jeden, że tam przenoszą człowieka z jednego domu do drugiego. No. Przenieśli mnie z Krakowa z powrotem do Warszawy, a ja i tak co tydzień przyjeżdżam tutaj, więc tutaj nie ma się czym chwalić. Ale za zgodą przełożonych oczywiście i błogosławieństw. Natomiast jest w zakonie coś innego, zwłaszcza jak się długo żyło poza tą wspólnotą. No umierają ludzie, to jest nieprzyjemne. Człowiek wstąpił do zakonu, który stanowił jakaś grupa ludzi, którzy mi imponowali, którzy mnie porwali, którzy byli moimi mistrzami. Żaden już nie żyje. No, to jest strasznie nieprzyjemne. Jakieś to młode pokolenie, jak mówił generał Dominikanów kiedyś, ojciec Radcliffe mówił, ci młodzi mnie straszliwie denerwują, ale trzeba być po ich stronie, bo i tak przyszłość należy do nich. Więc trzymam się tej zasady, jestem po ich stronie, ale to jest czasem ciężko. Może oni mają rację, że nic zwołuje. Więc no to jest sprawa w ogóle przemijania, bardzo ważna zresztą, bo w końcu wszyscy przeminiemy i wszystkich nas założą pługiem, będą kartofle, potem wódka, bo życie za długie, a sztuka za krótka, jak mówi poeta. Anno, czy dla... Dla Gałczyńskiego oczywiście. Czy te ćwiczenia były również jakąś, nie wiem, szkołą, nauką dla ciebie? Czy ty się spodziewałaś, że książka potoczy się w tym kierunku? Bo nie wiem, być może taka jest moja interpretacja, ale wydaje mi się, że to jest jeden z najważniejszych wątków tej książki. Jakoś przeczuwałam, że każdy kolejny miesiąc działa na naszą korzyść. To znaczy, że właściwie moglibyśmy tę książkę wydać, gdybyśmy się bardzo uparli. Chociaż ksiądz Adam zawsze podkreślał, kiedy nie oddawaliśmy w związku z kolejnym terminem, że przecież bez nas i tak się nie ukaże. Podziękowanie dla cierpliwości znaku. Tak, bardzo dziękujemy. Ale myślę, że moglibyśmy ją próbować wydać pewnie po roku. I to byłaby książka, która
która byłaby, myślę, że jednak namiastką tej, bo ten kolejny rok i te rozmowy, które się wtedy wydarzyły, te spotkania, na które się umawialiśmy i właśnie ten czas opowieści i wspomnień, myślę, że to się właśnie wydarzyło w tym kolejnym roku. Jeśli chodzi o te, które pytasz, to w pamięci zostało pewnie kilka dla mnie takich. Z jednej strony właśnie to nieprzywiązywanie wagi do rzeczy, które są materialne, które nie są tak ważne. Z drugiej strony takie mocne postawienie na przyjaźnie, na relacje. Ale z kolei znowu, jeśli chodzi o ludzi, którzy się pojawiają w życiu, to o czym ksiądz Adam mówi, że idziemy razem przez jakiś czas, ale nie wymagamy od siebie nawzajem, że zawsze pójdziemy razem. Wiemy tylko tyle, że możemy na siebie nawzajem liczyć. Więc myślę, że tych lekcji było bardzo dużo, takich też wspomnień, które zostały. Chciałam zapytać przede wszystkim ciebie, Adamie, o pewien brak widoczny z mojego punktu widzenia w tej książce. Książka jest przynajmniej dla mnie pełna, znaczy ona budzi moje zaskoczenia i raczej prowokuje kolejne pytania niż zaspokaja wcześniejsze, ale jest w niej pewien wątek ważny, myślę, nie tylko dla ciebie i dla Anny Goc, ale również dla zebranych tutaj czytelników Tygodnika Powszechnego. I to jest brak bardzo dla mnie nieoczekiwany. Otóż najmniej w tej książce opowiadasz o czasie, kiedy byłeś redaktorem naczelnym Tygodnika Powszechnego, a to, co mówisz, jest dla mnie jako twojego byłego dziennikarza bardzo zaskakujące, dlatego że powiadasz mniej więcej tak. Nauczyłem się przez ten czas, że nie nadaję się do roli redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego. Skąd to wyznanie? No, przechodzicie dalej. Z szczerego serca, bo ja mam wrażenie, że to było to prawo Parkinsona, że człowiek się zatrzymuje na szczeblu swojej największej niekompetencji. Nie? Ten znakomity mechanik w warsztacie samochodowym zostaje szefem i zamiast kierować całością, to leży pod samochodem, bo świetnie reperuje samochody. I każdy dzień teraz pod moim następcą potwierdza to zdanie. Przecież ja mu dopiętnie dorastam, Piotrowi Bucharskiemu, który, no wiem, to nie chcę się zakrygować tutaj, ale robiłem co mogłem oczywiście, ale jeżeli ten tygodnik wychodził, jeżeli jakieś się tam rozwiązało problemy, jeżeli był jakieś wyjście z kilku impasów i trudnych sytuacji, to myślę, że to dzięki zespołowi, bo jednak cokolwiek powiedzieć, ten tygodnik zawsze żył dzięki grupie ludzi, którzy naprawdę są w niego zaangażowani, których to jest, jak powiem, patetycznie wielką miłością, ten tygodnik. I dzięki tym kolegom no nie było jakiegoś generalnego obciachu, ale jeżeli chodzi o jakąś twórczą postawę, no, to takie jest moje przekonanie, no, to się przekonałem o tym. Także owszem, to z radością robiłem jak mogę najlepiej i nie była to jakaś udręka nieustanna, to tak tego nie przeżywałem. Ale też przekazanie tego, to nie było dla mnie jakimś momentem tragicznym, trudnym, bolesnym, ani ulgą, no jakoś krok do przodu, tak. Może w tamtym etapie, w którym na mnie trafiło, to może właśnie taki był potrzebny jak ja, to nie przeczę, ale nie ma się czym chwalić. No, tak. To jeszcze zostanę przez chwilę przy Tygodniku Powszechnym, ponieważ mam wrażenie, że wasza książka jest również opowieścią o dwóch pokoleniach dziennikarzy Tygodnika Powszechnego, dwóch pokoleniach dziennikarzy reprezentujących katolicyzm otwarty, tak zwany katolicyzm otwarty, i wyłania się z tej książki taka ciekawa różnica pomiędzy wami. Otóż Anna Goc jest bardziej ofensywna, bardziej zdecydowana, bardziej kategoryczna w wielu swoich sądach dotyczących życia Kościoła. Natomiast jesteś zdecydowanie bardziej powściągliwy,
masz, mam wrażenie, tendencję do tego, żeby łagodzić raczej niż wyostrzać, żeby pewne rzeczy starać się cieniować, tłumaczyć. Skąd ta różnica? Czy to jest różnica wyłącznie pokoleniowa, czy też to jest różnica, która wynika z waszych cech charakteru, czy też ona pokazuje coś jeszcze innego? No nie wiem, powiem skromnie, to chyba moja mądrość w tym się wyraża. Tak, no to był oczywiście żart, ale niemniej kilka takich doświadczeń nauczyło mnie patrzeć na Kościół trochę inaczej niż się zwykło w tym krytycznym patrzeniu na Kościół patrzeć. Mianowicie dwa doświadczenia. Jedno doświadczenie bycia przełożonym kościelnym, wyższym przełożonym, czyli takim na poziomie biskupa ordynariusza. Byłem generałem. I drugie doświadczenie to, czy pierwsze może chronologicznie, pierwsze to praca w Watykanie, zobaczenie ludzi, którzy tam pracują, jak pracuje tam papież, jak pracuje tam dziwisz, jak pracują kongregacje. Oczywiście nie było wnikliwe, ja nie byłem w środku, w sercu Watykanu, na peryferiach, ale jednak widziałem, że to są ludzie, mieszanina ludzi, świętych, karierowiczów, rozmaitych ludzi. To jest instytucja ludzka, w którą jest, z której ręce jest złożony ten skarb, który jest przedmiotem wiary. Kuria Rzymska nie jest przedmiotem wiary, tylko przedmiotem wiary jest tajemnica Kościoła. Nie, jak mówię, wierzę w Kościół Święty, to nie znaczy, że wierzę we wszystkich księży. No ja tak myślę jednak. To nie znaczy, że neguję tym reakcją ostrym, czy im się dziwię, że oburzeniu. Tak, ja myślę, że to nie jest może sprawa pokoleń, ale jednak tych kilku doświadczeń, które mnie zamortyzowały na te zderzenia z różnymi szokującymi informacjami. Że tam jest może mniej przewrotności, niż się spodziewamy, że tam jest dużo też dobra, którego się nie zauważa. No nie chcę mówić tej kazania, ale powiem, że jednak w Kościele jest Duch Święty i nawet myślę, że ten kryzys obecny wizerunku Kościoła związany ze skandalami, nie obecnymi skandalami, tylko z całym archiwum tych skandali straszliwych, to jest taki moment, gdzie mówiąc po ludzku, już Duchowi Świętemu wyczerpała się cierpliwość. Mówi, przechodzimy do terapii wstrząsowej, która zdaje się w psychiatrii już te elektrowstrząsy nie są tak często używane, czy w ogóle nie są używane. Jednak Duch Święty tu użył elektrowstrząsów i jednak to się wszystko w tej chwili jeszcze telepie, bo już nie było innego sposobu, żeby z pewnych rzeczy wyleczyć. Ale no wiem po prostu, że Kościół nie składa się z samych pedofilów. Naprawdę jest paru księży, którzy nic z tym nie mają wspólnego. Więc to jest w tym się, w tej powściągliwości rzeczywiście, takim tłumaczeniu, dystansie pewnym, nie wpadania w tą agresywną taką, nie wiem, że Ania jest agresywna, ale wokół nas agresywną postawę wobec tych słabości i grzechów i przestępstw Kościoła, to mnie jakoś inaczej ustawiło. No nie, ale sam mówisz w książce, że są takie momenty, w których miłosierdzie polega na tym, że trzeba wystawić kogoś za drzwi. To nie jest moment, w którym trzeba o pewnych sprawach związanych z Kościołem mówić bardzo mocnym, otwartym tekstem? Tak, trzeba mówić jasnym, otwartym tekstem, ale otwarty tekst to nie znaczy jednostronnie wrogi, czy jednostronnie negatywny. Anna Goc. Różnica wieku, różnica temperamentów, inne spojrzenie na dziennikarstwo. Myślę, że to jest też trochę tak, że przygotowując tę książkę, ja się bardzo próbowałam wsłuchiwać w to, o co pytają ludzie. To znaczy bardzo wiele osób, które chce wiedzieć w sprawach ważnych dotyczących Kościoła, chce usłyszeć właśnie zdanie, chce wiedzieć, jaka jest opinia kogoś takiego jak ksiądz Adam Boniecki, mądrego księdza.
Więc część z tych pytań, które zadaję, zresztą taką zasadą, którą miałam od początku, to była taka zasada, że dziennikarza jest jak najmniej w tym sensie, że te pytania są właśnie dość być może surowe, być może krótkie, zwięzłe. I są też takie, które mają jak najlepiej pokazać rozmówcę. Myślę, że to jest chyba taki podstawowy właściwie warsztat, jeśli chodzi o właśnie takie wywiady książkowe. A z drugiej strony bardzo starałam się właśnie zadać te pytania, które słyszałam gdzieś w różnych miejscach, zbierając też materiał do tekstów. I takim przykładem, który w tej książce się pojawia, to jest historia z podwarszawskiej miejscowości, w której zbierałam materiał do reportażu i przypadkowo spotkany tam ksiądz właściwie bardzo otwarcie powiedział, że tutaj wszyscy mężczyźni biją swoje żony. Ja go spytałam, no dobrze, ale co pan z tym robi, co ksiądz z tym robi? I on odpowiedział, że radzi z tym kobietom bitym, by niosły swój krzyż podczas kazań. Więc to są też takie pytania, które wynikały ze spotkań z ludźmi, z tymi, którzy przychodzą, którzy chcą wiedzieć, dlaczego, czy warto, jak zabrać głos, jak można to zmienić, jak też mówić do młodych kleryków, jak wpływać na młodych księży. Czy to jest tak, że właśnie jeśli biskupi, tutaj się też pojawiają takie osoby, które językiem raniącym na przykład mniejszości mówią kazania, czy wtedy warto reagować? Więc być może ta różnica tutaj, jeśli chodzi o patrzenie na Kościół, nie jest tak duża. Większą różnicę pokoleniową widziałam w naszych rozmowach, kiedy rozmawialiśmy o Polsce dziś. To znaczy, kiedy zadawałam pytania, czy ksiądz Adam Boniecki niepokoi się o Polskę teraz. Rozmawialiśmy w czasie lipcowych protestów. I tutaj się wydaje mi się, że bardziej się różniliśmy. Ja znając historię Polski, ale nie pamiętając jakby czasów, kiedy wydawało mi się, że już nie będziemy musieli protestować, że nie będziemy musieli walczyć o niezawisłe sądy. I tutaj się różniliśmy. Ksiądz Adam mówił, nie z takich kłopotów wychodziliśmy. Więc jeśli różnica pokoleniowa, to bardziej chyba w ocenie tego, co się teraz dzieje w Polsce. Także jeśli chodzi o tolerancję, właśnie jeśli chodzi o mniejszość, o ludzi, którzy jakoś się odróżniają. I tego, jakim językiem mówi do nich Kościół. Kiedyś właśnie taki żart, który chyba się w książce nie znalazł, ksiądz Adam mówi, że właściwie to nie jest tak źle podczas tych kazań, a po chwili, a może tylko dlatego nie jest tak źle, że chodzę głównie na swoje. Więc tutaj się trochę różniliśmy, tak. Skąd w tobie ten, Adam, jest spokój na widok obecnej sytuacji politycznej w Polsce? Bo rzeczywiście on jest wyraźnie widoczny. Pod koniec książki zaczynacie rozmawiać o tematach bieżących i ty bardzo, bardzo powściągliwie się wypowiadasz na ich temat i bardzo mitygujesz też jakby Annę w opowieści o Polsce, próbując mówić, jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze nie jest tak źle? Tak, no ja słyszę różnych moich przyjaciół, którzy mają też dość długie doświadczenie życiowe, mówią, że to są symptomy zapowiadające, że już staczamy się ku najgorszym jakimś formom antydemokratycznej dyktatury, totalitaryzmu i tak dalej. No, dla mnie doświadczenia PRL-u, już nie mówiąc o okupacji, jednak były tak dotkliwe. To było ograniczenie wolności. Jednak nie chcę powiedzieć, nie przesadzajmy. Oczywiście, że trzeba reagować, trzeba upominać się o system sądów, o różne rzeczy, ale że można, tam nie można było się upominać. To po prostu widzę tę różnicę życia w społeczeństwie z tak ograniczoną wolnością jak w PRL-u, że nie chcę mi się tego wyliczać, bo to wszyscy teoretycznie znają, a to był naprawdę zaduch. Tu jednak nie ma cenzury prewencyjnej. Jednak możemy pisać w tygodniku powszechnym, co chcemy. Istnieją, nie wiem, TVN, która no też nie jest jakaś prorządowa specjalnie, psy się na niej wiesz, ale istnieje. No, można jeszcze. Jeszcze, właśnie takie mówienie jeszcze. Dlaczego jeszcze? No istnieje, no. Jeszcze.
jeszcze istnieje. Myślę, że będzie istniała dalej. I tygodnik istnieje jeszcze. Dobra. No, w Kościele mamy tak, sposoby jeszcze inne. Uzdrawiania różnych chorych organów można zrobić przeszczep, ale dlatego, no rzeczywiście widząc te rzeczy, podzielając niepokój i negatywne oceny rozmaitych przerażających zachowania, nie porównujmy tego, że to jest PRL, a jeszcze Gestapo, nie, to już absolutnie jest nieprzyzwoite. Ale jak cofnięto łzy, wydawało, że już koniec świata, że już ci sędziowie, że już na wieki, że już umrą na tych emeryturach wyklęci i oskarżeni za te wszystkie swoje potworne zbrodnie, które robili. No i proszę, z powrotem są. Z tej Unii wychodzimy, kochamy, nawet ostatnio obudziła się miłość do Unii, więc no, to jest sytuacja nieporównywalna. Ja się cieszę, że są ludzie, którzy tak nerwowo reagują i dobrze, i może to też i decydentów mityguje, no, ale nie podzielam tego, no, nie mogę tego słuchać, to trzeba emigrować, trzeba już tego, już w tym kraju nie można żyć. No. Można, naprawdę. W momencie, w którym po raz pierwszy się zetknąłem z tym spojrzeniem Adama na Polskę, jechaliśmy taką zimą jak teraz do Zduńskiej Woli i na Gierkówce, gdzieś na wysokości Kozich Głów, miała miejsce następująca rozmowa. Ja mówiłem: Adamie, popatrz na tę architekturę, na te róże majtkowe na elewacjach, te seledyny, pistacje, brązy, czernie, czerwienie, jaki tu jest bałagan. Przecież tego się nie da znieść. W ogóle to jest tak okropne, to jest tak straszne. Adam oderwał na chwilę wzrok od drogi, popatrzył na mnie z takim pobłażaniem i powiedział: Michał, co ty w ogóle opowiadasz? Wiesz, w porównaniu z tą szarzyzną, z tą nędzą, z tym upadkiem, jaki mieliśmy w PRL-u, upadkiem również architektonicznym, to ten świat w ogóle mi nie przeszkadza. Ja się cieszę, że jest kolorowo. Było tak, prawda? Tak mówiłeś, że ten róż majtkowy ci się podoba całkiem na elewacjach. Tak, oczywiście, że tak. Miałem okazję jeździć samochodem do Rzymu często i to uderzenie, jak się wjeżdżało z kraju zachodniego, z Austrii czy skądś do Polski. No, okropne to było. Dobrze, że już to z pamięci wyciekło, bo... No dobrze, bo tak cały czas wyjdzie na to lada chwila, że proszę Państwa, że tak Adam w ogóle się na wszystko zgadza i wszystko mu się podoba i tak dalej, ale to musi być nieprawda. Adamie, powiedz, a co Cię w Kościele denerwuje polskim? Co Cię wpienia tak po prostu, no? To muszę rozwinąć w dwóch słowach. Krótko mówiąc, to jest lękliwość. Lękliwość, że się zrazi ludzi, że się wywoła złe reakcje, że jacyś ludzie się odsuną i wobec tego się milczy. To jest taka lękliwość, brak wiary, nie wiem. No, rozmawiasz z poszczególnymi senatores bonivirie, senatus malabestia, tak się mówiło, że rozmawiasz z poszczególnymi hierarchami, oni właśnie rozumieją, o co chodzi, w czym rzecz jest. No, nie można ze strachu, że się jakiś ludzi zrazi, no nic nie mówić, cicho, nisza. Ta lękliwość się wyraża nawet, jeżeli jakiś mądry głos się odezwie. Tak przykładowo mówię, co mnie rzeczywiście martwi i drażni czas. Jest problem narodowców, problem nauki Kościoła, chrześcijaństwa i spraw narodowców. I zbiera się nasz mądry episkopat, wyznacza mądrą komisję pod kierunkiem mądrego biskupa i opracowują bardzo sensowny dokument, który wykłada, jaki jest pogląd Kościoła. Nie drastycznie, nie agresywnie. Inteligentny dokument, który daje do myślenia, daje punkt oparcia ludziom, którzy no już nie wiedzą w końcu, jak należy myśleć. Bóg, ojczyzna i to wszystko się często miesza ludziom w głowie. I wydaje, taki dokument opracowują i się boją go ogłosić. On wychodzi i nawet do wiadomości parafian się nie ma komunikatu,
Drodzy bracia i siostry, w internecie można przeczytać taki dokument. Już nie wiem, żeby z tego zrobić syntetyczny list pasterski. Myślimy list pasterski o tym, że Jan Paweł II wielkim papieżem był. No to jest fajnie. Tu się ludzie biją o sądy demokratyczne. Ogłasza się list na rocznicę objawień w Fatimie. To były ważne objawienia antysowieckie zresztą i zwalczane przez PRL. I konkluzja, że zaprasza się wszystkich do Zakopanego na obchody tego jubileuszu wielkiego. Przecież można komunikat było na temat wydać, że się zaprasza, że rocznica, a coś bąknąć na temat, jaki jest stosunek chrześcijanina, nie? Który wyciąga jakieś wnioski z Ewangelii do takiego problemu jak ustrój sądu, sprawiedliwość i tak dalej. Nie, żeby komuś, bo tu rządowi się narazimy, tu pisowcom się narazimy, tu się platformy, jest, to jest przygnębiające, bo jednak ja pamiętam czasy takich odważniejszych, to był PRL, ale jednak byli ci biskupi. Ja pamiętam jako chłopak w gimnazjum, byłem to i starsi koledzy, to było katolickie gimnazjum, jeszcze Marianów zanim zamknęli. Starsi koledzy, to było zaraz po wojnie, 47 rok, 6, nie? Zeszłego stulecia. Listy Chlonda myśmy odbijali sobie, dawali takie się gazetki czyta. To były twarde bardzo listy. Nie mówię co to jak Wyszyński, na jego kazania się chodziło, bo jak mówią złośliwi, że tam religijne było w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego na początku i amen na końcu, a reszta to była polityczna walka, no przesada, ale to był głos, którym się władze tak liczyły, że go zamknęli do piekła w końcu, bo się go bali, no. Jego słów. To jest wielka siła. Czy ten nasz Kościół, znaczy personel naziemny Kościoła, nie wiem jak nie rozumiem tego po prostu. Dlaczego w pewnych momentach nie podnosi głosu, że nie ma kogoś takiego, kto by, jest ta konferencja, przewodniczący, jest prymas. Prymas jest symboliczną tytułem w tej chwili. To nie jest nic, więc przewodniczący. Coś tam powiedzą czasem i Bogu dzięki. No, staramy się to w tygodniku wyeksponować. To jest bardzo dobre pismo katolickie, więc należy je czytać. Wyławiamy te rodzynki, ale no, to mnie denerwuje, muszę powiedzieć. Że czasem się chciało usłyszeć jakiś głos wskazujący tu, gdzie jest zamęt w myśleniu. No jest zamęt. No, ciągle się zajmować in vitro. No już wiadomo, jaki jest stosunek Kościoła do in vitro, do przerwania ciąży. Nie trzeba tego w kółko do tego wracać, powtarzać. No. Więc to mnie, muszę powiedzieć, irytuje najbardziej. A inne rzeczy to są ludzkie. Przyzwyczaiłem do takich słabości różnych ludzkich, błędnych decyzji, czy jakichś rozporządzeń, które mnie dotyczą. To mnie specjalnie nie martwia, nie irytuje. To nie jest to tragedia. Jesteśmy ludźmi, sam pewnie jakieś głupie decyzje podejmowałem. Więc to nie jest dla mnie problem, tylko problem jest, że ta instytucja staje się no, w jakichś momentach, kiedy jest potrzebna, nieobecna. Nie wiem, czy i władze komunistyczne i opozycja chciała, żeby Kościół był takim mediatorem w tych rozmowach. Jak w tym okrągłym stole byli biskupi. Był jakiś mediator, który miał autorytet. No, mediator musi być kimś, kogo uznają obie strony za jakiś autorytet. Nie? Tam do prymasa chodził Jaruzelski, czy Jaruzelski zapraszał. Więc ja nie wiem, czy ktoś by poprosił jakiś kościół, jakichś biskupów na mediatorów w tej chwili w Polsce. Czy Kościół mógłby w Polsce taką rolę odegrać? Ja myślę, że nie. Jest podejrzane jakieś niezwykłe zblatowanie z władzą obecną. Też mam wrażenie, że jest to trochę przesadzone, przypisywanie zbyt wielkiej możliwości biskupom, bo kiedy naprawdę się rozchodzi o jakąś ważną sprawę, to spuszczają tych biskupów po brzytwie, nie? Te korytarze humanitarne. Powiedzieli mu, spadajcie biskupi, to opcja zero i do widzenia. Więc też nie wiem, czy ta władza jest taka ogromna Kościoła, czy wpływ.
Ale no, nie, nie wiem, w każdej taka niewyraźność tego kościoła to rzeczywiście mnie trochę martwi. A nie masz, Adamie, wrażenia, że na twoich oczach historia polskiego kościoła zatoczyła koło? Opowiadasz o tym, że przed soborem kościół miał syndrom oblężonej twierdzy, że jego przedstawiciele czuli się jak wojownicy na reducie otoczonej przez różnorakich wrogów. Ja mam wrażenie w tej chwili, że my jesteśmy w bardzo podobnym momencie, przynajmniej w Polsce. Analogiczny. I to tak, na pewno. Tyśmy wyjaśnił kiedyś, przed laty, bardzo mądrze, dlaczego się biskupi niektórzy konkretni dobrze rozumieją z Pisem. Dlatego, że oni się z innych powodów boją tej Europy zlaicyzowanej, zmaterializowanej, taką wizję mają Europy zepsutej, niechrześcijańskiej i tutaj też spotykają podobno nieufność. Więc tutaj w tak ważnej sprawie, jak ten zalew pogaństwa, który na nas przychodzi z tej zepsutej Europy i tutaj rząd i władze i kierunek, który nas chroni, naszą zieloną wyspę, zieloną w tym wypadku rajskim takim, że jest taka cudowna, cnotliwa i pobożna, bo jesteśmy najpobożniejszym krajem w Europie i przed murzem chrześcijańskim, czy tam jeszcze mieliśmy polskiego papieża, więc tak, to wiele wyjaśnia. Myślę, że i wszyscy są tacy zatroskani o ten nasz kraj. I to jest wzruszające. Jak to się z nimi kłócić, nie? Tylko, że przecieka to wszystko. Nie ma tej żelaznej kurtyny. Ta nas przynajmniej chroniła przed zepsuciem. A teraz nie ma tej żelaznej, dziurawa kurtyna, żadnej kurtyny nie ma. Jeździ ta młodzież na zachód, demoralizuje się potwornie. W internecie jakieś świństwa wyszukują. Nie ma ratunku. Szanowni Państwo, prosimy o pytania. Ja mam takie jedno bardzo krótkie pytanie, bo ksiądz bardzo tutaj tak mówił, co, znaczy było pytanie, co księdza martwi, a ja mam jedno pytanie, a co księdza tak szczerze cieszy? I to jest pozytywny wątek, którego brakuje w tej dyskusji. Dziękuję Pani bardzo. Ja troszkę nie dosłyszę. A co Cię cieszy w Kościele, bo ja Cię cały czas tak pytam, co Cię martwi, co Cię denerwuje, co Cię doprowadza do szału? Nie, szczerze mówię, tak, że... Tak szczerze, co księdza cieszy? Szczerze, tym razem szczerze. Szczerze jak mogę. Czy ja wyglądam na człowieka przybitego, urzędnika kościelnego, który chodzi z truty? Mnie Kościół w ogóle cieszy, dlatego że widzę w nim mnóstwo dobra. Spotykam wspaniałych księży, wśród personelu Kościoła, którzy są naprawdę świadkami wiary. Widzę w Kościele bardzo powolne, ale to musi być powolne. To nie jest jakieś przemodelowanie fabryki Coca-Coli czy czegoś tam innego, tylko świadomości. Ja widzę, że z trudem, z opóźnieniem, ale jednak w tym Kościele oczywiście dzięki pracy także księży mądrych, no i kilku wystarczy autorów, następuje zmiana świadomości. Moim zdaniem w Polsce Kościół od społeczności kościelnej zdominowanej przez religijność magiczną, socjologiczną, to znaczy taką, która no, lepiej zapalić świeczkę, odmówić to, co trzeba, nie zjeść tego, bo tutaj może Pan Bóg pokarać. No takie, odmówię jakąś modlitwę, zmuszę Pana Boga, żeby mi pomógł zdać maturę, jakąś tam nowenną, wycisnę coś. No taka religijność, karykaturalnie ją przedstawiam, ona była dość powszechna. Albo socjologiczna, gdzie ludzie należeli siłą należenia do społeczności religijnej, tradycyjnej, wiejskiej, gdzie naruszenie jakiegoś przykazania kościelnego groziło ostracyzmem i bez ślubu żyć, no to już byli na kocią łapę, a jakieś inne wyznanie to już byli
heretycy, którzy zabili, czy tam Żydzi, którzy zabili Pana Jezusa, że ta religijność się coraz bardziej naprawdę staje w Polsce religijnością z wyboru. Może to się odbija na ilości. Na ilości na przykład ludzi, którzy idą do spowiedzi przed Wielkanocą czy przed Bożym Narodzeniem. Nie wiem, to może analizować te statystyki, ale ja widzę tę świadomość wyboru Ewangelii, wyboru Chrystusa. Zachwyca mnie to. Zachwycają mnie różne wspólnoty, różne dzieła, które są naprawdę chrześcijańskie głęboko. Zachwyca mnie otwarcie na innych, na inne kraje, na ludzi innych niż my. To jest jednak wielka siła w Kościele. Ja myślę, że tutaj coś się rodzi nowego, narasta. To w Kościele zwykle te procesy powoli następują. Co mnie jeszcze cieszy z innego punktu widzenia, czy w innej perspektywie. No Franciszek mnie cieszy. Jak się w Watykanie rozmawia o una grande confusione, straszne zamieszanie. Oczywiście, że jest potworne zamieszanie, ale tacy byli prorocy. Zawsze z nim był kłopot. Robili straszne zamieszanie. Franciszek się czasem myli, robi, jak podejmuje decyzje, które potem fatalne mają skutki. I co z tego? Ale on przypomina, co jest najistotniejsze. Jak się nie cieszyć, jak papież artykułuje pytanie, które jako spowiednik stawiam sobie od 50 lat na temat ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych. To jest naprawdę cierpienie księdza. Przychodzi ktoś do spowiedzi i mówi, no ja żyję bez ślubu kościelnego. To mówię, synu, córko, spadaj, bo nie ma na ciebie rozgrzeszenia. A wręcz mówię, chwileczkę. Każdy zawsze zastanów się. Sytuacje są różne. To nie znaczy, że jest rozerwalność małżeństwa. Nauka Pana Jezusa jest taka, jaka jest. I to jest ideał. Ale czy ktoś, kto z różnych racji znalazł się w sytuacji innej, akurat w tej sprawie, już nie może przystąpić do Pana Jezusa, do komunii? Przyznam, że zawsze mnie to męczyło. Znając takich ludzi, którzy są święci niż ci, którzy mają ślub kościelny i bardzo chrześcijańska, jak Ania mówiła, biją żonę, proboszcz mówi, to już ofiarowują żony to Bogu i jest takie Boże stadło. I jak się z tego nie cieszyć? No myślę, że to fantastyczne. Już cieszyłem się z Jana Pawła II, ale no ja myślę, że to jednak jest dla tego świata jakaś wielka propozycja i no łaska boska, że jest Kościół. Dla mnie też. A czy ty mówiąc katolicyzm magiczny, masz na myśli katolicyzm tajemnicy? Tutaj mam taki fragment, w którym mam wrażenie, udało się Annie Goc przyłapać cię na pewnej tęsknocie, zdumiewającej dosyć. Czytam. Pamiętam kaplicę sióstr Szarytek w Chylicach, pełną rozśpiewanych ludzi, melodia litanii, w kościele unosi się słodki zapach kadzidła, wszyscy są lekko oderwani od realnego świata, przez witraże wpada słońce. Psychodeliczny stan. Tęsknisz za takim kościołem? Nie, miło go wspominam. A. Miło go wspominam, ale to, ja myślę, że to jest nawet taki szerszy problem, że formy wyrażania wiary i religijności, one ewoluują, one są uzależnione od kontekstu kulturalnego. Że wtedy, to były tam lata jakieś 40, później coś takiego, te miejsca takie rozmodlone, one były schronienie w tym okropnym stalinowskim świecie. Ale jak dzisiaj patrzę na niektóre, patrzę, biorę w nich udział. Takie fatimskie procesje, niegdzie idą zakonnice, parę starszych pań naokoło kościoła śpiewają ze świeczkami. No, ja szanuję, idę, to nie wściekam się, że idę, ale boję się, że to nie jest język symboli, które przekazują pójście za Panem Jezusem. Że to nie jest, zmienia się język komunikowania wiary. Chciałam tylko dodać, że o ten fragment toczyła się prawdziwa walka. To znaczy,
Ja mówiłam, zostawmy świetnym. Nie wyrzućmy, nic nie pokazuje. Zostawmy, bo coś pokazuje. I tak się został. I bardzo, bardzo się cieszę, że go znalazłeś. Bo on chyba rzeczywiście pokazuje jakąś tęsknotę za takim, czy wspomnienie, które jest jakoś bardzo bliskie. Ale myślę, że walka o ten fragment też była symboliczna. Jestem ojcem chłopca, który ma prawie 16 lat. Chodzi do trzeciej klasy gimnazjum obecnie. Powinien w trzeciej klasie gimnazjalnej przystąpić do sakramentu bierzmowania. Któregoś pięknego dnia, było to we wrześniu, syn oświadczył mi, że on nie chce przystąpić do bierzmowania. Co więcej, poprosił mnie, żebym go wypisał z lekcji religii i przepisał go na lekcję etyki, a na koniec oświadczył mi, że on w ogóle w Boga nie wierzy. Oczywiście mnie to strasznie zszokowało, bo starałem się syna przez całe życie wychować po katolicku. I co zrobić z takim młodzieńcem, który nie chce chodzić na lekcje religii w gimnazjum i nie chce przystąpić do sakramentu bierzmowania? Bo myślę, że jest taka odpowiedź, w ogóle nie znam pana syna, nie znam pana i tak powiem, co z nim zrobić? No co, utopić? No nie, nie, to każdy człowiek to jest inna sprawa. W moim przekonaniu bardzo często to odwrócenie się od Kościoła, od jakichś tam praktyk, czy od kleru, czy od nawet pobożności rodziców, to jest taki krok w kierunku Pana Boga, że w odbiorze tego młodego człowieka jest jakiś, on widzi tu jakiś fałsz, jakieś zakłamanie, jakieś różne rzeczy, bardzo ostro się wtedy widzi i w imię uczciwości czasami ludzie się odwracają i tam Pan Bóg na nich czeka, więc nie wiem, muszę przyznać, że tak jestem bezradny wobec takich ogólnych pytań, bo to naprawdę są, za tym jest jakaś duża przestrzeń spraw, które do tego punktu doprowadziły. No jest też taki młodzieńcze budowanie swojej tożsamości, że jestem niezależny, przecinanie tej pępowiny, że religia to jest cały ten bagaż nałożony przez rodziców, którzy wszystko mi nakładali i szalik kazali nosić i ciepłe gacie i wstawać i mówić paciorek i nie wiercić się przy paciorku i chodzić do kościoła i księdza szanować. Ja to wszystko z dobrodziejstwem inwentarza odrzucam, nie tak świadomie, ale po prostu jestem niezależny. Ja nie muszę być kształtowany bez przerwy przez moich starych. No. Więc taki etap też się przechodzi. Ja nie wiem, myślę, że to jest naprawdę, Pan syn jest jedynym człowiekiem, nie ma drugiego takiego samego. Takie mam doświadczenia różne, zabawne. Na przykład prowadziłem przez 10 lat rekolekcje w takiej szkole społecznej, jak się nazywa, w Warszawie. I te rekolekcje polegały na tym, że tam mówiłem jakąś konferencję, jedną czy dwie, nie za długie, była msza w sali gimnastycznej, ale główny nacisk to było to, że ja tam siedziałem w jednej z sal na to, którą mi oddawali do dyspozycji i ja mówię takie spowiedzi o rozmowy, kto chce się spowiadać, kto chce porozmawiać, to jestem do dyspozycji. Od 9 do 6 wieczór tam siedziałem i te dzieciary siedziały tam, takie nastolatki, na korytarzu, na podłodze czekając, to niesamowite. Użytkość z zewnątrz, tak świat bogaty, taki czysty właściwie w tym swoim nazywaniu rzeczy po imieniu, szukaniu prawdy, odrzucaniu różnych rzeczy. No tam zobaczyłem, że nie można być tak uogólniająco. W każdym razie na siłę na pewno nie trzeba nikogo zmuszać, żeby się chce wypisać z kościoła. Nie ma żadnego znaczenia, tak prawdę mówiąc, głębszego. To jest może tak dla mnie, mam takie poczucie, no zerwałem z tym. Ale można też z takiego zerwania powrócić. Nie, nie. Ja myślę, że to, czego trzeba,
takie rady dawać wychowawcze, jak się nie ma dzieci, to jest bezczelność, ale tak co, ale nie mam, o ile wiem. Więc to jest, wydaje mi się, że oczekiwać od syna, zwłaszcza sobie tak wyobrażam, że tu jest problem często łatwiejszy do uchwycenia przez niego, że tu jest bardziej mózgowiec, miał emocje, takiej rzetelności, żeby on wiedział, dlaczego co robi, za to brał odpowiedzialność. Żeby to nie było poddanie się takim wpływom mediów, gadania, jakiejś takiej piany, która nas ciągle zatyka uszy i oczy. Ale Pan powiedział to. Ja myślę, że to jest mnóstwo rodziców, którzy coś takiego przeżywają, że to jest zjawisko powszechne, sądząc po publiczności w naszych kościołach. To u Dominikanów jest pełno ludzi na mszy w niedzielę, ludzi młodych. I to jest też ciekawe, że oni tam idą. Długa liturgia, a jednak idą tam. A czym to tłumaczysz? Dlaczego ja to tłumaczę, że znajdują miejsce, w których czują, że ci, którzy prowadzą ten kościół, ich rozumieją, bo my odpowiadamy w naszych kazaniach, czy w różne pytania, czy w katechezach, których nikt sobie dzisiaj nie stawia. A nie odpowiadamy na te pytania, które trapią. Przecież Dominikanie mają wielkie tu wyczucie i rozumieją, co się do nich mówi, że to jest... To ich dotyczy, interesuje. Coś jest, tak upraszczając bardzo, ale miałem rekolekcje chyba we wszystkich tych ośrodkach dominikańskich w Polsce. I ja tam spotykałem właśnie tych, tą publiczność dominikańską, powiedzmy tak w cudzysłowie. Zwykle ludzie z różnych kawałków miejsc, miasta tam ciągną. Znakomita publiczność. Też jak prowadzę rekolekcje, to jestem do dyspozycji, że kto chce rozmawiać, to rozmawiać. Te rozmowy też w tym stylu właśnie. Ludzi szukających, wątpiących, myślących. Więc to jest... Bo to jest taki jeszcze strach, nie? Pójdzie potem do księdza i fatalnie trafi, nie? Czy trafi na lekcję religii i przyjdzie ksiądz, który go kompletnie nie rozumie. Więc to jest, ja myślę, jedno z takich głównych zadań naszego czasu w tej chwili. Żeby znaleźć język komunikowania wiary, żeby człowiek wierzący widział, dlaczego jest niewierzący, a niewierzący, żeby widział, dlaczego jest niewierzący. To jest pytanie, które raczej to pytanie powinno zostać niż odpowiedź nam w głowach. Ciągle wszystkim, starszym i młodszym. Anno, bo nie dopytałem się o szczegół, który wyszedł przy okazji rozmowy o kościele psychodelicznym. A o co jeszcze musiałaś walczyć w książce Boniecki Rozmowy o życiu, żeby zostało? O wiele akapitów? Właściwie o wiele wspomnień. I pamiętam, kiedy książka się ukazała, to znaczy zupełnie nie tak dawno, rozmawialiśmy o recenzjach, które się ukazały. I ksiądz Adam powiedział... Właściwie to jeszcze nie ma żadnej negatywnej, ale poczekaj, przeczytają. A właściwie to sam bym napisał, ileż można o sobie mówić. I myślę, że to była ta walka trochę kogoś, kto o każde wspomnienie, o każdy przywołany jakiś właśnie obraz, o miejsca, o ludzi walczy. Na rzecz takiej rozmowy, która no, pewnie bez nich byłaby, pokazałaby dużo mniej. Więc to była ta walka. Jest w tej książce zupełnie dla mnie, proszę Państwa, wstrząsające jednozdaniowe wspomnienie o Stefanie Kisielewskim i o pewnej wycieczce w góry i o spotkaniu z góralem, który chciał się pochwalić swoją córką. Na co Kisielewski? A Kisielewski odpowiedział, i tak umrze. Państwo się śmiejecie, ale dla Adama, jeśli dobrze rozumiem, ten jeden sygnał, z mojego punktu widzenia wstrząsający, odkrywa to, czego ja na przykład o Kisielewskim nie wiedziałem, że to był człowiek przepojony jakąś taką tragiczną świadomością upływu czasu, przemijania.
Tak, ja tak to odczytałem. Ktoś to opowiedział, ja nie byłem oczywiście tego świadkiem, ale ta natychmiastowa reakcja, znaczy to w nim ciągle jest. On patrzy na swoją córkę, po prostu ciągle wie, że ona umrze. No, że to się, wszystko to bardzo ważne. Zawsze jak się znało jeszcze Kisielewskiego, który kpiarz, ironista, taki cynik prawie, a w środku. Prosimy o kolejne pytania. Mam pytanie do Anny Goc, bo ta książka ma tytuł Rozmowy o życiu i zbieranie materiałów i te wywiady trwały 2 lata. Ja bym chciała zapytać, czy podczas tych 2 lat wyłuskała Pani jakąś taką prawdę o życiu dla siebie, która była wyjątkowo ważna i stwierdziła Pani, wow, to... Muszę powiedzieć, że zostały we mnie takie zdania, na przykład... Jestem jak koczownik, który gdziekolwiek rozłoży swój namiot, tam jest u siebie. I to właściwie jest jakieś takie zdanie, które pokazuje, że można być wolnym gdziekolwiek, niezależnie od tego, co się ma, że rozstawia się swój namiot. Więc to na pewno było takie zdanie drogowskaz. Kolejne takie zdanie, bardzo ważne, rozmawialiśmy, to była rozmowa o strapieniach. I ja próbowałam dowiedzieć się, jakie były strapienia jeszcze młodego Adama Bonickiego i rozmawialiśmy o tych strapieniach związanych z maturą, z byciem młodym klerykiem i tym na przykład, czy katechezy, które wtedy ksiądz Adam Boniecki prowadził, przyciągały ludzi, więc kolejne strapienia i o nich rozmawialiśmy. Ja spytałam o to, czy jest takie jedno strapienie, które towarzyszyło przez całe życie, takie, które właściwie jakoś najbardziej dominowało, które jakoś no, było takie ważne, być może takie, któremu można się przyjrzeć dopiero po czasie. I ksiądz Adam powiedział, że no tak, właściwie to jedno takie strapienie. Za bardzo się przez całe życie przejmowałem nie tym, jaki jestem, ale tym, jak wypadnę. Więc to kolejne zdanie, które właściwie jest no, też no, takim, które zostaje bardzo. Też pewnie drogowskazem. Ale myślę, że ich było bardzo dużo i ten czas, ale też istotny był ten czas, który myślę razem spędziliśmy. Jakaś taka dbałość właściwie o relacje, też opowieść o tygodniku. Być może ona nie weszła do książki, ale to była opowieść też o tych wszystkich ludziach, którzy tygodnik tworzyli, których ja już nie mogłam poznać. Więc taka w pewnym sensie pokoleniowa zupełnie, takie zapełnienie luki, też taka bardzo osobista opowieść. Tak, myślę, że to są te takie rzeczy, które jeśli mam pomyśleć tak właśnie szybko i tak wydobyć te najważniejsze, to były te. Wtrącę 3 grosze, mimo że pytanie nie było zaadresowane do mnie, bo wydaje mi się, że ta książka jest wypełniona takimi rozbłyskami, krótkimi sekwencjami, akapitami, czasem kilkoma zdaniami, w których przejawia się jakaś... No przepraszam cię za wyrażenie, mądrość życiowa. Wiem, że nie lubisz tego sformułowania, albo widać w tych rozbłyskach ścieżkę duchową i intelektualną, jaką przeszedł Adam Boniecki i która doprowadziła go do miejsca, w którym znajduje się dzisiaj. I na przykład na stronie 77 Anna pyta o mistrzów duchowych i Adam w pewnym momencie mówi tak. Jako kleryk mieszkałem w jednym domu z ojcem Józefem Hermanowiczem, który wrócił do nas prosto z sowieckiego łagru. Od niego nauczyłem się cieszyć wolnością. Lubił codzienne, długie spacery. Czasem mu towarzyszyłem. Bywało, że lało, wiało, sypało śniegiem, a on maszerował w uniesieniu. Ty wiesz, mówił do mnie, co to znaczy tak iść i iść, gdzie ci się chce? To było ponad 50 lat temu, a ja pamiętam te spacery, te słowa i jego śmiejące się rozradowane spojrzenie, że można tak iść i iść i iść. Ja mam w imieniu czytelników i twoich wychowanków, Adamie, prośbę, żebyś czasem jednak się otwierał i żebyś czasem mówił o sobie i o swoich uczuciach i o tym, co tam w środku masz. Szanowni Państwo, ksiądz Adam Boniecki, Anna Goc.